Wiadomo, jak najbardziej pozytywne są teraz emocje. Wszyscy się cieszymy w klubie. I nie dziwota, w końcu obrona tytułu mistrzowskiego w najbardziej prestiżowej kategorii U19 to wydarzenie, które nie zdarza się często. W turnieju finałowym wzięło udział 8 drużyn, podzielonych na dwie grupy. Rozpoczęliśmy od dwóch zwycięstw, z czego bardzo ważnym zwycięstwem nad Śląskiem Wrocław. Od dłuższego czasu mieliśmy problem, żeby wygrać ze Śląskiem i dla nas to był taki duży przełom, duża dawka adrenaliny i pozytywnych emocji, przez co dało nam to pozytywny moment i napęd do działania. Po zwycięstwach nad Śląskiem Wrocław i Legią Warszawa nadeszła porażka z WKK Wrocław. W półfinale podopieczni Cezarego Kurzawskiego zmierzyli się z gospodarzem, Treflem Sopot. Zaczęliśmy źle, ale daliśmy radę ich przełamać i wygrać, z czego największa zasługa były Kuby Andrzejewskiego, który miał wyśmienity mecz. O złoto młodzi poznaniacy rywalizowali w niedzielę ze wspomnianą wcześniej drużyną WKK Wrocław. Trzeba przyznać, że było to spotkanie godne finału krajowego czempionatu. Nieco ponad 4 minuty przed końcem zawodnicy z Dolnego Śląska prowadzili różnicą 5 punktów. Jednak basket stanął na wysokości zadania. Dwie celne trójki, właśnie najpierw metę Jakickiego i później moja. Przez co daliśmy radę wygrać, ale tak naprawdę rzuty celne za 3 nie były powodem, tylko właśnie ta chęć do zwycięstwa, przede wszystkim twarda obrona i nieodpuszczenie w końcówce. Końcowy wynik 83-72 dla Enei Basketu. Najlepszym graczem finału wybrano Oliwiera Szczepańskiego. W piątce turnieju znalazł się Jan Nowicki, a MVP całego turnieju okazał się Jakub Andrzejewski. Teraz utalentowana młodzież powróci do starszych kolegów z drużyny seniorskiej, by w środę rozegrać ważny mecz w Suzuki pierwszej lidze z PGE Turowem z Gorzelec. Są jakieś priorytety i chcemy tak naprawdę walczyć w każdym meczu o zwycięstwo i póki nam ciało nie odmawia, to głowy trzeba skoncentrować na ten mecz i być gotowym. Początek meczu w Zgorzelcu o godzinie 20:00.